Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej prezentacji w języku polskim dotyczącej przydatnych funkcji programu RFM. Nazywam się Anna Wyciślik i będę miała przyjemność prowadzić dzisiejszą prezentację. Na wstępie kilka informacji o programie, z którego korzystamy w trakcie naszej prezentacji. Po prawej stronie widzą Państwo panel, który można ukryć. I w nim można zadawać też pytania. Jeśli natomiast nie zdążymy odpowiedzieć na nie wszystkie w czasie trwania dzisiejszej prezentacji, odpowiemy na nie później drogą mailową. Przejdziemy teraz do prezentacji. Dzisiaj chciałam Państwu przedstawić, jak zamodelować szczegóły konstrukcji stalowych na przykładzie połączenia słupa z ryglem. Powiem również o tym, jakie mamy opcje w przypadku tworzenia siatki elementów skończonych w RFM-ie. Przeliczę tą konstrukcję używając modelu materiałowego liniowo-sprężystego oraz nieliniowego plastycznego. Do tego celu będę wykorzystywać oczywiście program RFM w celu zamodelowania i obliczenia statycznego naszej konstrukcji. Następnie w module dodatkowym RF Steel zrobię analizę naprężeń. Wykorzystam jeszcze moduł RF Mat NL, aby zmienić model materiałowy na nieliniowy, plastyczny. I na koniec wykorzystam jeszcze moduły RF Stability i RF IMP, aby uwzględnić lokalne wyboczenie konstrukcji i zadać imperfekcje. Przejdę teraz do programu RFM. Rozpocznę od definiowania konstrukcji przez pręty. Utworzę przekrój parametryczny cienkościenny. Zacznę od wprowadzenia słupa. W takich parametrach. Grubość średnika 10 mm i grubość pasa 15 mm. Wykorzystam do tego stal z 235. Okay. Wysokość słupa zrobię 6 metrów, ale żeby łatwiej mi go było wyrysować, zmienię płaszczyznę roboczą na XZ. Teraz wprowadzę rygiel hali. Utworzę nowy przekrój parametryczny. Wysokość przekroju 600. 20, szerokość tak samo jak słup, grubość średnika 15 mm i grubość pas 20 mm. Stal ta sama. Okay. I wrysuję tylko fragment rygla, jako że interesuje mnie samo połączenie. Teraz chciałabym zamienić pręty na powierzchnię, jako że interesuje mnie szczegółowa analiza tego połączenia. Skorzystam z funkcji generować powierzchnię z pręta. Tak samo w przypadku drugiego pręta. Następnie znajdę punkty przecięcia się naszych płaszczyzn. I modyfikuję teraz te płaszczyzny, aby nie nachodziły na siebie, tylko się ze sobą stykały.
teraz przy pomocy funkcji wyciągania powierzchni z linii wyciągnę te linie w powierzchnię. Stal oczywiście 235, czyli mamy dobrą. Grubość tych linii to jest tak jak grubość pasów naszego słupa, czyli 15 mm. Odsunięcie 0. Wysokość sobie zmierzę. I chcę, żeby mi się to wydłużyło w kierunku globalnym, tak jak program wizualnie pokazał. Dostosować. Następnie wyciągnę tą linię o takiej samej wysokości i grubości 10 mm. Stale jest prawidłowa. I jeszcze pozostaje mi przedłużenie pasa. Tym razem w kierunku oś x minus. I długość ponownie muszę zmierzyć. Coś już teraz. Grubość 20 mm. OK. Teraz wyświetlę układy lokalne poszczególnych paneli, aby sprawdzić, czy są zgodne ze sobą. I już widzę, że tutaj jest odwrócony. Zobaczymy jeszcze, jak jest wreszcie słupa. Oś Z jest skierowana w prawą stronę, więc układ ten muszę odwrócić, żeby był zgodny z pozostałymi. I to samo w przypadku tego elementu. Oraz na górze tego elementu. Jako również tego oś Z ma być skierowana do tyłu. Teraz wszystkie układy są ze sobą zgodne, więc naprężenia i siły wewnętrzne będą dobrze wyświetlane. Przystąpię teraz do zdefiniowania podpór, ale do tego potrzebuję jeszcze wprowadzić kilka węzłów, mianowicie na górze słupa w środkowej jego części oraz na środku wysokości słupa, żeby wprowadzić podporę od stężenia naszej konstrukcji. Więc pierwszą podporę będzie to podpora liniowa ze zwolnieniem. Będzie to taka podpora na dole naszego słupa, a następne podpory zrobię węzłowe z zablokowanym przesuwem w kierunku osi Y. Na końcu ryngla, na górze słupa oraz na środku słupa. Okay. Teraz wprowadzimy przypadek obciążenia, żeby zdefiniować obciążenie. Nazwę sobie nasz przypadek obciążenie projektowe. Desaktywuję ciężar własny. W parametrach obliczeń zostawię analizę liniową. Chciałabym wprowadzić obciążenie pionowe w kierunku osi Z na tej linii i do tego celu użyję parametru obciążenia. Nazwę go sobie również nieprojektowe. Typ jednostki siła o wartości 120 kN.
I teraz chciałabym zadać obciążenie liniowe na tej linii, w którym będzie działała właśnie ta siła. W tym celu nowe obciążenie liniowe zadam i wykorzystując parametr, który zadałam, czyli od siły skupionej, na siłę skupioną i podzielę przez długość naszej linii, która wynosi 0,6 m. Jest w kierunku osi Z i równomiernie rozłożone na całej naszej linii. Dla pewności mogę sprawdzić, czy linia faktycznie ma tą długość. Zgadza się. Wprowadzenie tego parametru umożliwia nam to, że możemy sobie teraz zmienić wartość tej siły, jeśli ona nam się zmieni w naszej konstrukcji i program nam automatycznie ją przeliczy przez długość, którą żeśmy mu zadali. Jak na przykład będzie teraz 150 kN, to program nam przeliczy przez tą długość. Ale wrócę i zadam z powrotem wartość, jak miałam wcześniej, 120 kN. Teraz trochę o siatce elementów skończonych. Przy zamianie elementów prętowych na powierzchniowe program nam automatycznie zagęścił siatkę elementów skończonych do wielkości 2,5 cm. Przy naszych obliczeniach nie będzie aż tak gęsta siatka nam potrzebna, więc możemy sobie to zagęszczenie usunąć i wprowadzimy własne ustawienia siatki elementów skończonych. Możemy sobie dowolnie wybrać wielkość elementów skończonych. W naszym przypadku zadam 5 cm. Pozostanę przy standardowych kształtach elementów skończonych, czyli trójkątach i kwadratach. Mam możliwość jeszcze ustawienia maksymalnego stosunku przekątnych naszego elementu. Zostanę tak, jak jest. I wygenerujemy teraz siatkę elementów skończonych. Jeżeli stwierdzimy, że siatka jest jednak na niektórych elementach zbyt rzadka, możemy ją zagęścić na dowolnym wybranym elemencie, dwukrotnie jego kliknięcie i możemy dodać dowolne zagęszczenie, jeśli takie potrzebujemy. Na przykład o wielkości centymetra. Zobaczymy, jak program nam wygeneruje teraz tą siatkę. Widać, tu mamy zagęszczoną, a na krawędzi pozostałych elementów utworzył nam trójkąty, żeby połączyć je z większymi kwadratami. Wrócimy jednak do tej siatki, którą mieliśmy poprzednio. Jeszcze raz sobie ustawię. Może wygenerujemy jeszcze siatkę. Właśnie tak. Teraz nie 50, a 5 cm. Ok. Teraz prawidłowo. Teraz możemy obliczyć już naszą konstrukcję. Tu widzimy odkształcenia globalne naszej konstrukcji. Możemy sobie zobaczyć jeszcze siły wewnętrzne, momenty zginające w kierunku X, momenty zginające w kierunku Y, jak również siły osiowe na X-ie. Czerwone mamy rozciąganie, niebieskie jest ściskanie. W Y-ku tak samo, z tej strony jest rozciąganie, tu mamy ściskanie. Możemy sobie też od razu zobaczyć naprężenia. Pokażę naprężenia zastępcze w miejsce maksymalne. Maksymalne naprężenie nam wychodzą rzędu 60
około 64 kN na centymetr kwadratowy właśnie w newralgicznym miejscu, czyli połączeniu słupa z ryglem. Możemy jeszcze zobaczyć, jak wyglądają odkształcenia. Są prawidłowe, nie przekraczają rzędu 2%. Teraz przejdę do modułu dodatkowego RF Steel Surface. Żeby wymiarować nasze elementy, mamy tu możliwość obliczenia stanu granicznego nośności, jak również stanu granicznego użytkowalności. Program nam wybrał wszystkie nasze elementy, ale możemy wybrać sobie tylko niektóre. Nasz stan, granica plastyczności, w zależności od oczywiście grubości elementu i wszystkie nasze powierzchnie. W szczegółach do tego modułu możemy sobie wybrać, które naprężenia program ma nam brać do obliczeń. Możemy również ustalić sobie własne parametry użytkowalności, jak również w opcjach dodatkowych mamy możliwość wyboru wyników w punktach siatki elementów skończonych bądź w punktach rast. Chwilę powiem o tym, jak ustawimy sobie, jak ustalić rastry dla poszczególnych elementów, bo siatkę elementów skończonych mamy na elementach. Możemy również zmienić maksymalne dozwolone wykorzystanie nośności elementu. Włączymy obliczenia. Jak widać, stopień wytężenia naszych elementów, przekroju elementów został przekroczony. Przejdziemy może do grafiki i zobaczymy, jak wizualnie to wygląda przy naprężeniach zastępczych. Widać, stopień wykorzystania jest dość spory właśnie w tym rejonie newralgicznym. Co do wyświetlenia obliczenia wyników w punktach siatki bądź w punktach rastru, każdy element powierzchniowy możemy odpowiednio zmodyfikować dla niego siatkę elementów skończonych, jak również rastry. Przy obliczeniach małych elementów, jak w tym przypadku blach stalowy, lepiej będzie wyświetlać wyniki dla siatki elementów skończonych. W przypadku, jeżeli mamy gęściejszą siatkę, a chcemy mieć wyniki w nie aż tylu miejscach widoczne, możemy ustawić sobie raster, jak na przykład dla dużych płyt betonowych. Teraz może zmienię model materiałowy i zobaczymy, jak zmienił nam się stopień wykorzystania przekroju, o ile nam się zmniejszy, jeżeli założymy, że materiał może nam się plastyczyć. Przejdę do materiałów. Zmienię model materiałowy. Mam do wyboru model izotropowy plastyczny 2D. Gdzie mamy do wyboru typ definicji w zależności naprężeń od odkształceń albo podstawowy, albo linearny ze wzmocnieniem, albo możemy samodzielnie wprowadzić wykres zależności odkształceń, naprężeń od odkształceń. Możemy również skorzystać z modelu materiałowego nieliniowo-sprężystego. I tu dodatkowo mamy możliwość wyboru, według której hipotezy ma program obliczać naprężenia, jak również w przypadku
wykresu mamy możliwość zdefiniowania różnych odkształceń przy naprężeniach ujemnych i dodatnich. Pozostanę przy typie podstawowym. Co jeszcze ciekawe, jeżeli nie obliczamy stali, możemy wybrać również model materiałowy ortotropowy plastyczny. Możemy również izotropowy termiczny sprężysty, gdzie w zależności od temperatury mamy różne granice. Staniemy przy tym modelu i możemy jeszcze raz przeliczyć naszą konstrukcję. Tak. Materiał nas, przepraszam, program nas informuje o tym, że materiał został zmieniony i nie zgadza nam się z przekrojami jednowymiarowymi, które mamy tu, nam pozostały po krętach, które wprowadziłam. Usuniemy sobie te przekroje, bo nas są już teraz niepotrzebne i wtedy możemy jeszcze raz przystąpić do obliczeń. Tym razem program oblicza kolejne iteracje dla przyrostu obciążenia, żeby sprawdzić, w którym momencie zostanie przekroczona granica plastyczności. I widzimy, jak wyglądają odkształcenia. Nie są przekroczone. Przejdźmy może do naprężeń. I widać, naprężenia nam się znacznie zmniejszyły. Przy obliczeniu plastycznym pojawia nam się dodatkowy punkt w nawigatorze w zakładce wyniki, takie jak kryteria, gdzie możemy zobaczyć wykorzystanie przekroju, nie jest większe od jedynki, jak również stopień nieliniowości, czyli miejsca, w których doszło do uplastycznienia przekroju. Widzimy tutaj. Jest to takie newralgiczne miejsce i chciałabym bardziej je przeanalizować, więc w tym miejscu chciałabym zagęścić sobie siatkę elementów skończonych. W tym celu wprowadzę nowe zagęszczenie siatki. Mam do wyboru zagęszczenie kołowe lub prostokątne wokół tego węzła. Zostanę przy kołowym. Promień 25 cm jak najbardziej mi wystarczy. I długość elementów skończonych w wielkości 1 cm. Ok, oczywiście wyniki nam usunie program. Teraz wygeneruję siatkę elementów skończonych jeszcze raz. Widać, jak program wygenerował siatkę zagęszczoną wokół tego punktu właśnie promieniście. I możemy jeszcze raz obliczyć naszą konstrukcję. Tak, przejdziemy może, co będzie bardziej widoczne dla naprężeń. Zobaczymy, jak naprężenia się nam zwiększyły, gdyż mamy zagęszczoną bardziej siatkę elementów skończonych w tym miejscu. Co ważne jeszcze przy obliczeniach, które pozwalają nam na uplastycznienie, wykorzystują plastyczność przekrojów, sposób wyświetlania wyników. W przypadku materiału liniowo-sprężystego wyświetlanie wyników wygładzone na elementach, jakie mamy w tej chwili, jest odpowiednie. Natomiast jeżeli
dopuścimy do uplastycznienia się części przekrojów, lepsze wyświetlanie będzie stałe na elemencie, gdyż program liczy każdy element skończony osobno i jeden element może nam się uplastycznić, drugi nie, stąd mogą wyniknąć różnice w sztywności poszczególnych elementów, a co za tym idzie, różnice w naprężeniach. Jak widać, jak zmieniam sposób wyświetlania wyników, tak i zmieniają nam się dosyć bardzo na wielkość naprężeń. Więc w przypadku, jeżeli dam wyniki stałe w elemencie, widać naprężenia nie przekraczają granicy plastyczności, dochodzą do 24 kN, czyli do naszej granicy plastyczności tej skali. Co jeszcze? Przejdę może jeszcze raz do modułu dodatkowego wymiarowanie RF Steel Surface i jeszcze raz przeliczymy sobie wytrzymałość naszych materiałów, naszych elementów, z tym, że w szczegółach mam tu opcję taką samą, żeby program rozkładał siły wewnętrzne ciągłe w elementach, a nie ciągłe na powierzchni. Oznaczam tą opcję. OK. I przeprowadzę jeszcze raz obliczenia. No, niestety dalej stopień naprężenia mamy przekroczony. Przejdziemy jeszcze raz do grafiki i zobaczymy, jak to wygląda graficznie w naprężeniach. Dać strefę, w których naprężenia są dość duże. Możemy wyświetlić wykorzystanie przekrojów. Tak jak nam wyszło, przekracza to 1. Następnie chciałabym jeszcze pokazać lokalne wyboczenie i uwzględnić to jako dodatkowe obciążenie w postaci imperfekcji. W tym celu wykorzystam moduł dodatkowy. Jeszcze zapiszę tu już instrukcję. Moduł dodatkowy RF Stability. Gdzie możemy wpisać, wybrać ilość wektorów wartości własnych naszej konstrukcji. Program ma standardowo 4 wartości własne. Pozostanę przy tej ilości. Wybieramy obciążenie, nasze obciążenie projektowe do obliczenia. Mamy możliwość wyboru analizy stateczności, według której chcemy obliczać, jak również metody obliczania wartości własnych. Włączę obliczenia. Przejdziemy może do grafiki, żeby zobaczyć sobie, jak wyglądają poszczególne wektory własne. To jest pierwszy wektor własny. Widać, że obrócę konstrukcję, żeby łatwiej to było widać. Jak nam się lokalnie wybacza środnik słupa. Drugi wektor własny wygląda w ten sposób, że dochodzi do wyboczenia pasów słupa. Trzeci wektor własny jest podobny i czwarty wygląda tak. Ja może pozostanę przy pierwszym i tego będziemy brać pod uwagę, żeby obciążyć dodatkowo naszą konstrukcję imperfekcją, która ma taki kształt. W tym celu wykorzystam kolejny moduł
dodatkowy RF IMP, który nam pozwoli wygenerować właśnie imperfekcję w takim kształcie. Więc mam tu możliwość właśnie wybrania postaci wyboczenia z poprzedniego modułu, z którego korzystałam. Możemy sobie wybrać numer tego wartości własnej tej konstrukcji. Ja wybrałam numer 1. Jak również możemy określić wstępnie odkształcony model początkowy w wielkość tego odkształcenia. W naszym przypadku będzie to 10 mm. Już za chwilę wyjaśnię, dlaczego tyle. I możemy utworzyć naszą imperfekcję. OK. 10 mm ze względu, że Eurocod mówi nam, że jeżeli obliczamy model materiałowy plastyczny, wielkość imperfekcji ma być równa 1/100 długości lokalnego wyboczenia. Zmierzymy sobie właśnie to nasze lokalne wyboczenie. W naszym przypadku jest ono równe około 1 metra. Stąd 1/100 to jest właśnie to 10 mm. Teraz, żeby uwzględnić jeszcze tą imperfekcję w obciążeniach, przejdę do zakładki dane i do przypadków obciążeń. Skopiuję sobie przypadek obciążenia, który wcześniej utworzyłam i nazwę go obciążenie z imperfekcjami. OK. Następnie go zmodyfikuję. To jest ten nasz przypadek. Przejdę od razu do parametrów obliczeń. Więc jeżeli bierzemy teraz pod uwagę imperfekcję, najlepszym wyborem będzie analiza dużych deformacji. Zaznaczę sobie opcje, dalsze opcje. Pokazuje mi się dodatkowa zakładka, w której teraz mogę aktywować wygenerowanie imperfekcji z tego modułu dodatkowego, z którego wcześniej skorzystałam. OK. I teraz już możemy przystąpić do obliczenia. OK. Jak nam zmienią się teraz naprężenia, jak również w których miejscach dojdzie do uplastycznienia się przekroi przy obciążeniach tej imperfekcji. Jak widzimy, naprężenia, wielkość nie wzrosła za wiele, ale natomiast zwiększył nam się obszar właśnie z tymi dużymi naprężeniami w miejscu, gdzie dochodzi do lokalnego wyboczenia naszego słupa. Zobaczymy, jak zmieniły się może odkształcenia. Proszę, nie to wybrałam. Odkształcenia nie są większe niż 2%. Widać, że największe odkształcenia są w tym miejscu. Przejdę jeszcze do kryteriów. I zobaczymy, jak zmienia się wykorzystanie przekroju. I tak samo jak w przypadku naprężeń, no wiadomo, obszar z największym wytężeniem przekroju się zwiększył, tak jak obciążyliśmy tą konstrukcję, tą imperfekcją. Stopień nieliniowości, czyli miejsca, gdzie uplastycznia się nam przekrój, również się zwiększyły te obszary właśnie w miejscu, gdzie dochodzi do lokalnego wyboczenia, jak widzimy na tym przykładzie. To wszystko, co dzisiaj chciałam Państwu pokazać. Więcej informacji o naszych
programach mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej. Ciekawe informacje można również znaleźć w naszych sieciach socjalnych. Dziękuję bardzo za uwagę i do widzenia.